Spotykamy się po raz pierwszy po pandemii. To są 14 targi. A dzisiaj gościmy ponad 70 wystawców. Co nas bardzo cieszy, to jest fakt, że z roku na rok ich przybywa i zainteresowanie rośnie. To pokazuje, że nasi studenci, a późniejsi absolwenci są potrzebni na rynku pracy, a wykształcenie, które tutaj uzyskują w Politechnice Opolskiej, jest dla nich przydatne i dla pracodawców, i dla pracowników. Mamy dzisiaj ze sobą ponad 70 wystawców reprezentujących wszystkie branże kluczowe tak naprawdę dla Politechniki, czyli te, które są zainteresowane zatrudnieniem naszych studentów i absolwentów. Automatyka, elektrotechnika, finanse, bankowość, IT. Wymieniam tylko kilka. Tak naprawdę tych branż jest ponad 20. Mamy firmy z 6 województw, z całego południa Polski, centrum, a nawet Pomorza. Zdecydowaliśmy się na udział w targach pracy, ponieważ z Politechniką Opolską współpracujemy tak naprawdę już od wielu lat. Jest to bardzo dobra okazja do poznania tak naprawdę naszych przyszłych kandydatów do pracy. Nasze stoisko cieszy się dużą popularnością, więc nie możemy narzekać. Studenci zarówno pytają o naszą ofertę płatnych staży i praktyk, ale też widzimy taką iskierkę wokół, kiedy opowiadamy o naszych projektach ekologicznych, o naszej działalności prospołecznej, o naszej fundacji Aktywni w regionie. Więc bardzo miło jest to, że oprócz tej naszej głównej działalności produkcyjnej też widać, że interesuje ich działalność taka poza tą produkcją, ta bardziej ludzka strona biznesu. Nasza firma teraz przenosi się z Ozimka do Opola. Przenieśliśmy się na nową halę i jesteśmy w trakcie modernizacji całej linii produkcyjnej. Między innymi też dlatego szukamy otwarte umysły, szukamy osoby, które chcieliby zobaczyć, jak wygląda ta nowa firma i nowe maszyny. Pojawiają się roboty, potrzebujemy też inżynierów, osoby, które chcieliby czegoś się nauczyć, a jednocześnie jakiś dodatkowy wkład do naszej firmy. IFM Ecolink w Opolu, a przede wszystkim dział badań i rozwoju, zatrudnia bardzo dużo absolwentów Politechniki Opolskiej, najczęściej z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Wydziału Mechanicznego. Mówimy to o pracy na pełnym etacie, jak i praktykantach i stażystach. Chcielibyśmy przede wszystkim zatrudniać pasjonatów najnowszych technologii, dlatego że takie technologie w naszym dziale badań i rozwoju rozwijamy. Muszą przede wszystkim mieć chęć do tej pracy. W tym momencie akurat aplikujemy na stanowiska juniorskie, dlatego też pojawiliśmy się na uczelni, gdzie tych juniorów tutaj będzie zdecydowanie dużo. I tego, żeby po prostu byli dyspozycyjni i jesteśmy branżą związaną z IT, więc podstawy powiedzmy SQL-owe, bo to jest taki nasz konik, żeby posiadali. Nasza firma bardzo prężnie się rozwija, także pomimo 12 zakładów nadal szukamy nowych inwestycji, chcemy zwiększać moce produkcyjne, inwestujemy bardzo mocno w digitalizację, także szukamy młodych talentów, młodych, ambitnych, pełnych energii, którzy gdzieś tam chcą się z nami rozwijać. No i też chcemy zaprezentować nasz program stażowy i możliwość wyjechania na praktyki zagraniczne. 90% naszych pracowników to są absolwenci, nie tylko założyciele, czyli mój wspólnik i ja, jesteśmy absolwentami informatyki, ale tak jak mówię, około 80% myślę, że aktualnych pracowników to są też informatycy, też z Politechniki. No, dlatego tu jesteśmy od zawsze od dawna prowadzimy ten nasz właśnie projekt praktyk letnich i duża część naszych pracowników to są właśnie praktykanci, którzy przechodzili tą całą naszą drogę, czyli praktyka, staż, a później praca.
zwracam uwagę na to, że to pierwsza edycja po pandemii, mogliśmy się spotkać stacjonarnie, jest mnóstwo wystawców, mnóstwo stanowisk, każdy wystawca pragnie przekazać maksimum swojej oferty, materiały, więc ciągle widzę, że dochodzi do wymiany CV, wizytówek. Warto chociażby dlatego, że można się dowiedzieć, jakie oferty po prostu są w danej firmie, na jakie stanowiska i kogo szukają. Wiele firm się wystawia tutaj i my akurat potrzebujemy na wakacje jakieś praktyki inwentaryzacyjne, więc jak najbardziej tutaj są firmy, które się wystawiają, które dają takie możliwości. Uważam, że to jest bardzo fajne wydarzenie, dlatego nie wyobrażam sobie, gdyby miało mnie tutaj nie być. Studenci powinni brać w nim udział, dlatego że jest to wspaniała okazja, żeby poznać tylu pracodawców i to w jednym miejscu. I tak jakby powiem, że na naszym terenie, nie musimy chodzić do firm, jednak to jest inne otoczenie, jest większy stres, a tutaj jednak wszystko mamy tak jakby już oswojone.